Dzień dobry, nazywam się Roxana Jędrzejewska-Wróbel i chciałam dzisiaj zaprosić Państwa do baśni, a dokładnie do zajrzenia pod podszewkę baśni, co ja z uporem robię, pisząc współczesne wersje starych historii. Przestawiam, zmieniam jak pionkami na szachownicy, trochę się bawię tymi baśniowymi postaciami. Zrobiłam to w 7 wspaniałych i 6 innych niecałkiem nieznanych historiach, gdzie pisząc te nowe wersje starych opowieści, nieustająco zadawałam sobie pytanie, a co by było, gdyby historia wydarzyła się zupełnie inaczej? Co by było, gdyby królewicz wcale się nie zjawił, żeby pocałować królewnę? Co by było, gdyby okazało się, że to wilk jest miłym i sympatycznym stworzeniem, a 3 świnki są trochę cwane. Co by było? No właśnie. I z tej zabawy powstał ten tom opowiadań, a wszystko to, kiedy zastanawiałam się, dlaczego właściwie to robię, doszłam do wniosku, że to wynika z mojej fascynacji teorią archetypów w nieświadomości zbiorowej Carla Junga i kolejnej książki, Biegnąca z wilkami. Biegnąca z wilkami, Pinkoli Estes. Książka pisana 20 lat. Obowiązkowa pozycja w każdej bibliotece. Obowiązkowa pozycja każdej kobiety, która chce wejść w głąb baśni i wejść w głąb siebie. Clarissa Pinkola Estes jest jungistką. To jest mój prywatny egzemplarz, sczytany. Ja czytałam go 5 lat. Nie jest to łatwa lektura. Jest tu wiele interpretacji baśni i spojrzenie na baśń w zupełnie nowy sposób. Jest to wyprawa w głąb siebie, wyprawa do archetypicznego, ciemnego lasu. I takie baśniowe wyprawy są nam niezbędne, bo baśń to jest przestrzeń baśni jest przestrzenią transformacji. Bardzo głęboko wierzę też po lekturze tej książki i po moim doświadczeniu pracy z baśniami, że baśń może nas uzdrowić. Baśń to jest takie miejsce, do którego wyruszamy, kiedy już stare się zużyło, kiedy już nie wiemy, kim jesteśmy, ale jeszcze nie wiemy, kim chcemy być, kiedy jesteśmy pomiędzy. I wtedy musimy wejść w głąb i wejście do baśni jest takim niezwykłym wejściem, ponieważ niby wchodzimy w nową przestrzeń, ale tak naprawdę ciągle jesteśmy u siebie. Dlatego baśń jest bezpieczną przestrzenią, bo tak naprawdę wszystko, co pojawia się w baśni, jest częścią nas. Tak jak we śnie, każdy element, który się tam pojawia, jest częścią nas. Więc w tym sensie baśń jest niezwykle bezpiecznym miejscem. I teraz tytułowe pytanie. Co wiedzą wiedźmy, czego pragną wilki? Wiedźma i wilk. Dwie postaci, z którymi straszono nas w baśni od dzieciństwa. Wiedźma, która wie, jak nam zrobić krzywdę i wilk, który pragnie nas zjeść. Oczywiście. Starucha, okropna, obrzydliwa, ze zwisającą wargą i potwór kłapiący paszczą. I myślę, że to są dwie najbardziej skrzywdzone postaci baśniowe, którym odebrano godność i które zdegradowano i bardzo niesprawiedliwie zostały potraktowane. I zacznę od wiedźmy. Wiedźma do IX wieku, nie było określenie pejoratywne. Wiedźma to była po prostu stara, mądra, doświadczona kobieta, zielarka, medicine woman, do której przychodziło się po poradę, kiedy się nie wiedziało, co robić. A ona wiedziała, ona miała tą mądrość. Baba Jaga w mitologii słowiańskiej była niezwykle mocną postacią, groźną, konfrontującą, ale nie złą. Są podejrzenia, że była kapłanką albo boginią. Tymczasem co się stało z tymi postaciami? Sprowadzono je do roli czarownicy, postaci parającej się czarną magią i tą strasznie krzywdzącą etykietką opieczętowano tysiące kobiet niewinnie spalonych na stosach. A samo słowo wiedźma, którego źródłosłów pochodzi od wiedzy, nagle jego synonimem zniknął zupełnie, nagle synonimem słowa wiedźma stała się po prostu okropna stara kobieta.
okropna, niemiła, niesympatyczna. I to samo stało się z wilkiem. On też ma nieprawdopodobnie czarny piar, niezwykle inteligentne zwierzę. Zwierzę, które rdzenne rudy Ameryki traktują jako nauczyciela. Zwierzę mocy w celtyckiej mitologii przetrwało jako symbol słońca. U nas ciągle, jakby nie pomogło to wiele, bo ciągle wilkiem się straszy. Wilk to jest zwierzę, którego się boimy, zwierzę, które atakuje, zwierzę, które może zrobić nam krzywdę. Więcej o tej złej historii wilka i o tym, dlaczego tak się stało, pisze Helen Grimaud w książce Dzikie wariacje. Gorąco polecam. Niezwykła książka o miłości do muzyki klasycznej i do wilków właśnie. Natomiast te mity nie wygrały właśnie z faktami, bo tak naprawdę wilk to jest zwierzę niezwykle rodzinne, żyje w watahach, samiec i samica są sobie wierni i 90% genów wilka i psa jest identycznych, jak mówią specjaliści, tak naprawdę ludzkie mięso w ogóle wilkowi nie smakuje. Więc te historie o tym, jak bardzo boimy się wilka spotkanego w lesie, myślę, że groźniejszy z tego, co słyszałam, może być dla nas dzik. Wilk się boi człowieka, wilk nie atakuje pierwszy. Natomiast dlaczego zrobiono mu taką krzywdę i wiedźmie, no to już tutaj jest pytanie o głębsze, którym się nie będę tym zajmować, ale myślę, że malczał w tym palce patriarchat. Dlatego ja w swoich baśniach postanowiłam odzyskać te postaci, tak moim zdaniem skrzywdzone, wiedźmę i wilka, i opowiedzieć o nich trochę inaczej. Pierwszą z wiedźm, które pojawiają się w mojej opowieści, jedna, jest to wiedźma Jaga w maleńkim królestwie królewny Aurelki. Oto ona. Jaga mieszka w głębi ciemnego oczywiście lasu z kotem Babą i prowadzi tam odpoczywalnie dla zmęczonych królewien, czyli dla królewien, które tak naprawdę mają już dość dostosowywania się do form, w które je się wciska. Mają dość wystawania na wieży oczekiwań, mają dość wciskania się w najpiękniejszą suknię świata, które pije pod pachami, mają dość spełniania roli, którą czują, że nie jest zgodna z tym, z ich wnętrzem. Dlatego pojawiają się w odpoczywalni prowadzonej przez Jagę i pojawia się tam też Aurelka pewnego dnia. Nie wie, że Jaga tam na nią czeka. Najpierw musiała wejść do ciemnego lasu i dopiero ją spotkała. I to spotkanie ma moc transformującą. Nic tam właściwie wielkiego się nie dzieje. One po prostu rozmawiają. Jaga rozmawia z Aurelką, pozwala Aurelce odpocząć. Dzieli się z nią swoją mądrością, doświadczeniem swojej dojrzałości, bo wiedźma to jest mądra, stara kobieta. Kobieta, która ma się czym podzielić, kobieta, która ma nadmiar. Aurelka jest małą królewną, ona jeszcze nie wie, jak się żyje, ona nie wie, kim jest. I dzięki spotkaniu z Jagą może sobie zadać bardzo ważne pytania. Jaga pełni taką rolę myśla odsiewni dla Aurelki. Mówi jej, co jest. Aurelka dzięki temu porządkuje sobie wewnątrz, co jest dla niej ważne, o co naprawdę jej chodzi, czego się boi, czego potrzebuje. Zadaje sobie te podstawowe pytania, które pozwolą potem zbudować siebie jako królewnę, królową własnego życia, a nie tylko popychaną przez wielkiego ochmistrza postać, taką kukiełkę, marionetkę całego systemu. Więc rola Jagi w tej powieści jest ogromna, natomiast wizyta stosunkowo krótka. Z tym, że połączenie, które się nawiązuje podczas tej rozmowy, nigdy nie zostaje zerwane. Jego symbolem jest różowy czajnik, który Jaga daje Aurelce na pożegnanie. I Aurelka, zadaniem czajnika jest przypominanie Aurelce o tym, kim jest naprawdę. Kiedy nie będzie wiedziała, co zrobić, zamiast miotać się, złościć, w chaosie życia ma zrobić sobie herbatę w różowym czajniku, usiąść, napić się, zatrzymać i zastanowić, wrócić do źródła, wrócić do siebie, wrócić do tego, kim naprawdę jest. Picie herbaty jest takim rodzajem medytacji, wejścia w siebie, bo tak naprawdę wiedźma, Jaga, jest naszą intuicją, jest tą mądrą kobietą, którą każdy, tą wiedźmą w nas,
która tam jest i zna wszystkie odpowiedzi, i tylko trzeba o niej pamiętać, trzeba utrzymywać z nią kontakt. Więc wejście w ten ciemny las, spotkanie Jagi po raz pierwszy rozpoczyna taki proces dojrzewania Aurelki i każdej królewny w nas. Gdyby nie Jaga, po świecie biegałoby mnóstwo takich zagubionych królewien, niedojrzałych, nie wiedzących, co ze sobą zrobić i próbujących się nieustająco dostosować. Drugą bohaterką z kategorii wiedźm w moich opowieściach jest Aurora. Jest Aurora, która prowadzi pracownię złamanych serc. Aurora, podobieństwa do wiedźmy i Aurory nie są tak oczywiste. Nie ma chatki na kurzej stópce zawieszonej między niebem a ziemią, ale wciśniętą między bank a fast food pracownię. Natomiast tak naprawdę podobieństw jest wiele. Tam, gdzie Baba Jaga, wiedźma, ma miotłę, tam, gdzie wiedźma, Baba Jaga rozpala ognisko, tam Aurora zapala swoją lampkę. Tam, gdzie wiedźma wrzuca do kotła zioła lecznicze, tam Aurora parzy herbatę z kardamonem. Ale tak naprawdę tych podobieństw jest jeszcze dużo więcej, ponieważ do Baby Jagi nie trafia się dobrowolnie. Do Baby Jagi, żeby trafić do chatki Baby Jagi, trzeba się zagubić. Musi stać się coś strasznego, musimy być w momencie kryzysu. Tak samo jest z pracownią Aurory. Tłumów tam nie ma. A to dlatego, że Aurora naprawia serca. A żeby zgłosić się z sercem do naprawy, trzeba najpierw powiedzieć sobie jasno, przyznać się do tego, że ono się złamało, że z sercem dzieje się coś złego, że cierpimy, że jest nam źle. A powiedzenie sobie tego jasno oznacza, że jesteśmy słabi. Jest to, jeżeli mamy złamane serce, musimy się przyznać sami przed sobą, że jesteśmy krusi, delikatni. A w świecie fast foodów, w szybkim świecie sukcesów, nie jest to łatwe. Jest to oznaka słabości. Dlatego jest to właśnie taka wyprawa do tego archetypicznego ciemnego lasu. Musimy się z czymś zmierzyć, ale jeżeli już to zrobimy, to Aurora daje nam szansę przemiany. Bo i Aurora, i wiedźma są alchemiczkami. One mają moc zamieniania, przemieniania bólu, cierpienia w miłość, siłę i moc. I tak naprawdę Aurora w swojej pracowni uprawia taką niezwykłą japońską sztukę kintsugi naprawiania złotem ran, wlewania złota, plastrów z czułości, maści z radości w te obolałe serca, które dzięki temu blizny się zrastają, ale pozostają widoczne, ale dzięki temu serca są mocniejsze, odważniejsze. I w gruncie rzeczy piękniejsze, mimo że poranione. Pierwszym wilkiem, o którym chciałabym opowiedzieć, jest wilk z historii o trzech obrotnych świnkach. I to jest wilk łagodny, wilk wolny, wilk dziki, ale też wilk dobry, który daje się omamić trzem obrotnym świnkom, które pewnego dnia pukają do jego domu i proponują zamianę lichej, słomianej nory na dużo lepszy domek drewniany. I tak, podnosząc nieustająco standard życia wilka, przeprowadzając go z domku do domku, manipulując nim, świnki powodują, że wilk kompletnie się gubi. W pewnym momencie już zupełnie nie wie, gdzie jest i mimo, że mieszka w luksusowym drewnianym domku, murowanym domku, nie jest szczęśliwy. To jest historia właśnie o, chciałam tu tego wilka odzyskać trochę, to jest historia o wilku zagubionym, wilku, który zupełnie zapomniał, co to naprawdę znaczy być wilkiem i dał się omamić trzem bardzo inteligentnym świnkom, ale jednak zwierzętom hodowlanym. Jego dzikość została zagrożona i jego wolność uległ konsumpcji i został omamiony tym światem, który tak naprawdę zupełnie jego światem nie był. A drugi wilk to wilk Arnold z maleńkiego królestwa królewny Aurelki. Ten wilk już jest trochę inny. On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo czarny jest jego piar. Więc kiedy spotyka w lesie Aurelkę, wcale się nie dziwi, że ona się go boi. Natomiast staje się jej przewodnikiem.
I to, że staje się jej przewodnikiem, nie wynika z tego, że on jest taki bardzo dobry. Nie jest zły, ale nie jest też dobry. To wynika z tego, że Aurelka mogła zapanować nad swoim największym strachem. To, że Aurelka nie boi się już wilka, wynika z tego, że wcześniej spotkała wiedźmę. Dowiedziała się, kim jest naprawdę. I jest to historia stara jak świat, że jeżeli pokonamy, oswoimy może, nie tyle pokonamy, co oswoimy swój największy lęk, to staje się on naszym największym sprzymierzeńcem. I tak się stało właśnie z Aurelką i wilkiem Arnoldem. Czyli powiedziałam o wilku, powiedziałam o wiedźmie, a teraz o spotkaniu wiedźmy i wilka, czyli o największym strachu. Bo o ile wiedźmy i wilka się boimy, to, co budzi kulturowo ogromne przerażenie, to jest wilkołak, czyli połączenie tych dwóch jakości. Nazywane w średniowieczu likantropią. I dochodziło do tego, że palono na stosach wilki, które podejrzewano o to, że mogły zamienić się w człowieka, że doszło do połączenia. Więc to była historia przerażająca, mrożąca krew w żyłach. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że wiedza wiedźmy, ogromna wiedza wiedźmy, połączona z wolnością, umiłowaniem wolności i dzikością wilka, to już była taka mieszanka wybuchowa, której absolutnie nie można było skontrolować. Więc należało oskarżyć ją o wszystko, co najgorsze. A to, że można zupełnie inaczej na to spojrzeć, o tym opowiada opowieść, baśń meksykańska o Lalobie, którą znalazłam właśnie u Pinkoli Estes, w Biegnącej z wilkami. Laloba jest starą kobietą, wiedźmą z siwymi włosami, która krąży po okolicy i zbiera kości. Bo Laloba opiekuje się kośćmi zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Zbiera więc te kości, jest archiwistką kości. Zbiera i układa. Specjalizuje się w wilkach. Z wielkim poświęceniem szuka całego szkieletu, aż do ostatniej kosteczki, żeby go ułożyć. A kiedy już szkielet jest gotowy, rozpala ogień i zaczyna nad nim śpiewać. Śpiew, czyli głos duszy. Śpiew, czyli opowiadanie baśni. Śpiewa tak długo, Laloba śpiewa tak długo, aż kości zaczną obrastać skórą, skóra futrem i do biegu zerwie się wilk. Wilk, który biegnąc w las, w ostatniej chwili przemienia się w kobietę. W wolną, niezależną, dziką kobietę, więc połączenie wiedźmy i wilka może mieć też taki wymiar. I właśnie tutaj, w tej historii mają źródło wszystkie moje królewny, niezależne, wolne dziewczynki, które walczą o swoje samostanowienie, walczą o swoją sprawczość, chcą iść własną drogą, chcą budować swoje królestwo po swojemu. Takim ich znalazłam takie ich uosobienie w prawdziwej postaci, właśnie w Helen Grimau, niezwykle uzdolnionej pianistce, kobiecie, która koncertuje w najznamienitszych halach koncertowych świata, w pięknych sukniach, które po koncercie zdejmuje, przebiera się w kombinezon i naprawdę tańczy z wilkami. Założyła Centrum Ochrony Wilków pod Nowym Jorkiem i To jest zdjęcie, to nie jest Photoshop. Ona naprawdę ma taki kontakt z tymi dzikimi zwierzętami, więc łączy w sobie wszystkie jakości i udowadnia, że to jest możliwe. Bo moje królewny to królewny uciekinierki. Królewne, które uciekają, głównie z wieży. Królewna Amelka zamknięta zostaje przez rodziców, z wielkiej troski oczywiście i miłości, na wieży bardzo bezpiecznej i wspaniale urządzonej, ma tam nawet własny pokój zabawkowy, niczego jej tam nie brakuje, poza wolnością jest tam bardzo samotna, więc Amelka decyduje się pewnego dnia uciec do prawdziwego życia, robi sobie na szydełku drabinkę i schodzi do świata, do prawdziwego świata, gdzie może odkryć prawdziwą siebie. Inną taką bohaterką, no oczywiście Aurelka, która z kolei ucieka z wieży oczekiwań, na którą wpycha ją wielki ochmistrz, żeby wypatrywała księcia.
Aurelka godzi się na to, ale kiedy wchodzi na wieżę, okazuje się, że widok jest tak wspaniały, tak rozległy, świat jest tak piękny, że po prostu gapienie się w jeden punkt i wypatrywanie jakiegoś królewicza, na którego w ogóle nawet nie ma ochoty się z nim spotkać, wydaje jej się beznadziejnie głupie, więc w końcu zagapiona na ten piękny świat, wypada z wieży i też w ten sposób prosto na głowę królewicza, czym to się kończy, o tym jest historia, nie ślubem. Ale jest to historia właśnie o oszukaniu własnej drogi. I kolejne królewny znajdują się w Siedmiu Wspaniałych. Jest tam Roszponka, królewna z kolei, która ucieka z wieży sławy. Na wieżę sławy wpychają ją tam rodzice, pełni dobrej woli, wierząc, że właśnie sława będzie tym, co da Roszponce szczęście. I rzeczywiście jest ona słynna ze swoich pięknych włosów, które jednocześnie są jej największą udręką i któregoś dnia po prostu je obcina i też ucieka z wieży. Podobnie jak Miranda, która nie mieści się w standardach doskonałego w królestwa, nie jest dość blada i też ucieka do wolności. A więc, co wiedzą wiedźmy, czego pragną wilki? Myślę sobie, że wiedźmy wiedzą, że mamy w sobie uśpionego wilka. I bardzo chcą pomóc nam go obudzić. A wilk pragnie być obudzony w nas. Ten wilk w nas pragnie się przestać wstydzić tej swojej takiej dzikiej części, którą posiada. Chce być wolny i chce być zauważony. I bardzo wierzę w to, że te dwa aspekty właśnie, wiedźma, intuicja i wilk, wielkie pragnienie wolności, spotkanie z nimi w baśniach, w tym ciemnym lesie, czyli tak naprawdę w głębi nas. Ciemny las nie jest niczym innym jak taką konfrontacją z samym sobą. Właśnie pomagają nam wejść do tego ciemnego lasu, nie bójmy się go. I wiedźma i wilk to są nasi sprzymierzeńcy. Nie zrobią nam krzywdy i możemy bezpiecznie wejść do ciemnego lasu i spróbować się z nimi spotkać. To, że nas skonfrontują z najtrudniejszymi częściami nas, to jest inna sprawa, ale wyjdziemy z tego lasu bogatsi wewnętrznie, wolni, niezależni, samostanowiący o sobie. Bardzo głęboko w to wierzę. Nie bójmy się więc zgubić w ciemnym lesie, nie bójmy się zgubić w baśni, bo tylko wtedy będziemy mogli się odnaleźć. A jeśli się odnajdziemy, to staniemy się dojrzali, bo to pożeranie dzieci przez wilka i Babę Jagę w baśniach tak naprawdę jest pożeraniem tej naszej nieodpowiedzialnej części i dojrzewaniem. Dlatego na koniec, żebyśmy mogli się stać ludźmi sprawczymi i pełni mocy. Połączenie cierpliwości i mądrości wiedźmy i mocy wilka właśnie rodzi dojrzałość. Więc czytajmy baśnie, żeby usłyszeć głos swojej duszy. I na koniec chciałabym przeczytać swoją piosenkę z mojej wersji Księgi Dżungli wystawionej na scenie. Nie zaśpiewam, ale przeczytam. Maski wilkom niepotrzebne, wilcze prawa inne są. Wierność sobie, czułość serca, słuszny gniew, mówienie dość. W wilczych kościach jest nasz kompas, nasz wewnętrzny GPS. Wycie wilka przypomina nam o duszy. Ona jest. Wilk obudzi nasze serca, poczujemy życia puls. Zniknie strach przed samotnością, wolne plemię wróci znów. Odnajdź wilka w sobie, obudź go, daj mu głos. Kiedy wilk zawyje, ty poczujesz swoją moc. Czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo.